We're reading Bhagavad Gita as it is. Czytamy z Bhagavad Gita takiej, jaką jest. The translation of purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Śrīla. Z tłumaczeniami i znaczeniami gębowskiej miłości Acel Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. So in this verse we're going to read at chapter 15, text 7. W tym wersecie, 15 wersecie, 7 wersecie z 15 rozdziału, który jest na tablicy. There's a lot of information in this verse. Ten werset przekazuje nam bardzo dużo informacji about our original position, o naszej oryginalnej, pierwotnej pozycji. And also explain something about our current position. Również tłumaczy naszą obecną pozycję. And it gives also a hint how we can make a solution. I daje nam również wskazówki, jak możemy to rozwiązać. Actually, every verse of Bhagavad Gita is so potent. Tak naprawdę każdy werset z Bhagavad Gita jest tak pełen mocy. Dlatego zachęcamy Was, żebyście sami z siebie czytali tę Bhagavad Gita i studiowali. Mame vam sajiva loke. Mame vam sajiva loke. Mame vam sajiva loke. Mame vam sajiva loke. Bhuta sanatanaha. Jiva bhuta sanatanaha. Bhuta sanatanaha. Jiva bhuta sanatanaha. Manasastrandriyindriyani. 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 Prakritistani karshati, mamaivam sajiva loke, jivabhutasanatanaha, manasastrandriyindriyani, prakritistani karshati, mama, moya. Eva, Eva, na pewno, na pewno. Amsa, Amsa, fragmentaryczna cząstka. Jivaloke, Jivaloke, w świecie uwarunkowanego życia. Jivabhuta, Jivabhuta, uwarunkowana żywa istota. Uwarunkowana żywa istota. Sanatanaha, Sanatanaha, wieczna. Manaha, Manaha, umysłem. Shastani, Shastani, sześć. Indriyani, Indriyani, zmysły. Prakriti, Prakriti, w naturze materialnej. Shastani, Shastani, usytuowany. Karshati, Karshati, zmaga się ciężko. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Tłumaczenie, Śrīla Prabhupāda. Żywe istoty w tym uwarunkowanym świecie są moimi wiecznymi, fragmentarycznymi cząstkami. I właśnie to uwarunkowane życie jest przyczyną ich ciężkiej walki z sześcioma zmysłami, łącznie z umysłem. So conditioned life as a verse or just opposed to liberated life. Więc życie uwarunkowane jest dokładnie przeciwieństwem życia wyzwolonego. Sometimes it's compared to the prison house. Czasami życie uwarunkowane jest porównywane do więzienia. In the prison, the prisoners are living under very strict conditions. W więzieniu więźniowie żyją pod bardzo srogimi warunkami. They're not free to just go out and do whatever they want. Nie mają wolności, żeby iść gdzie chcą i robić co chcą. So they're conditioned by their circumstance. Są uwarunkowani przez ich okoliczności. So actually the living entity is eternal, full of knowledge and bliss. Więc tak naprawdę żywa istota jest wieczna, pełna wiedzy i pełna szczęścia. But now in a conditioned life we're subjected to old age, disease and death. A teraz, w uwarunkowanym życiu, jesteśmy podlegli starości, narodzinom, chorobom i śmierci. Więc jest to uwarunkowane życie. Uwarunkowany świat. Ale są inne światy, do których możemy wejść, gdzie nie ma takich warunków. To jest hinted at, because Krishna is saying mine, it belongs to him. I Krishna na to wskazuje,
mówiąc moje, że żywa istota jest jego, należy do niego. Przeznaczeniem żywych istot nie jest ta ciężka walka, zmaganie się ze zmysłami i umysłem. So why is it that they have to struggle so hard? A dlaczego tak muszą się zmagać? So the philosophy is that originally we're Krishna conscious. Filozofia tłumaczy, że pierwotnie jesteśmy świadomi Krishna. But Krishna conscious means that all the living entities they voluntarily love Krishna. A świadomość Krishna oznacza, że wszystkie żywe istoty dobrowolnie kochają Krishna. But because love is always voluntary, then some souls choose not to love Krishna and rather to be put themselves in the center. A ponieważ miłość jest zawsze czynem dobrowolnym, niektóre żywe istoty wolą nie kochać Krishny, ale chcą raczej samych siebie stawiać w centrum. And then when they do that, when they desire like that to put themselves in the center, then they're no longer welcome in the spiritual world. So the Lord gives them material world where they can imagine that they are in the center. I kiedy tak czynią, żeby z siebie samych stawiać w centrum, to te żywe istoty już nie są mile widziane w świecie duchowym, gdzie Krishna jest w centrum, tylko raczej muszą przyjść do świata materialnego, gdzie sobie mogą wyobrażać, że są w centrum. So for a little objective, we'll be able to see that this is disease is afflicting every living, every person. Jeśli będziemy obiektywni, to możemy dostrzec, że właśnie ta choroba dotyka każdego. What is that disease? Czym jest ta choroba? I love myself the most. Że najbardziej kocham samego siebie. Have you met anybody who wasn't like that? Spotkaliście może kogokolwiek, kto taki nie był? We did because we met Śrīla Prabhupāda. Tak, my spotkaliśmy Śrīla Prabhupāda. He loved Krishna more than himself. On kochał Krishnę bardziej niż samego siebie. Therefore, he could help us. I dlatego był w stanie nam pomóc. Because he wasn't conditioned. Dlatego, że nie był uwarunkowany. The conditioning is all due to our desire. Uwarunkowanie wynika z naszego pragnienia. So we're not saying that this is not your real self-interest to become Krishna conscious. Więc nie mówimy, że to nie jest twoim własnym, prawdziwym interesem własnym, żeby stać się świadomym Krishna. To jest jak najbardziej. But you have to understand who you are. Ale musisz zrozumieć, kim jesteś. Therefore, this is the beginning. I dlatego to jest początek. When Sanat Goswami came to Lord Chaitanya, this was the question. He said, "Who am I? Why am I suffering?" Kiedy Sanatana Goswami przyszedł do Pana Chaitani, to zadał mu właśnie to pytanie: kim jestem i dlaczego cierpię? You ask anybody on the street, "Who are you?" I'm Polish. I'm American. I'm a man. I'm a woman. I'm a student. I'm a professor. Zadaj to pytanie komukolwiek na ulicy: kim jesteś? Jestem mężczyzną. Jestem studentem. Jestem profesorem. Jestem, mam tyle lat i tak dalej. Polakiem. But this is like the prisoner saying, I'm a first class prisoner, I'm a second class prisoner. To dokładnie jakby więźniowie mówili, jestem więźniem pierwszej klasy, jestem więźniem drugiej klasy czy trzeciej klasy. It's not who you really are. To nie jest to, kim ty jesteś naprawdę. So this is the first teaching of Bhagavad Gita that we're eternal. Więc to są pierwsze nauki Bhagavad Gita, że jesteśmy wieczni. That we've had many lives in the past and many lives we can have in the future because we never die. Mieliśmy wiele żyć w przeszłości i będziemy również mogli mieć wiele żyć w przyszłości, bo nigdy nie umieramy. So if we want to imagine that this one life is who we really are, that's called illusion. Therefore, this word is used. Więc jeśli chcemy sobie wyobrażać, że to jedno życie, które mamy, jest wszystkim we wszystkim, to jest właśnie iluzją i po to jest ten świat. Due to conditioned life. Z powodu uwarunkowanego życia. Okay, purport. Znaczenie. In this verse, the identity of the living entity is clearly given. The living entity is a fragmental part and parcel of the Supreme Lord eternally. Werset ten wyraźnie mówi o tożsamości żywej istoty. Żywa istota jest fragmentaryczną, integralną cząstką Najwyższego Pana i jest taką wiecznie. It is not that he assumes individuality in his conditioned life and in his liberated state becomes one with the Supreme Lord. Nie jest prawdą, iż przyjmuje ona indywidualność w swoim uwarunkowanym życiu, a po wyzwoleniu staje się jednym z Najwyższym Panem. He is eternally fragmented.
Jest ona wiecznie jego fragmentaryczną, integralną cząstką. And clearly it says clearly sanatana. According to the Vedic version, the Supreme Lord manifests and expands himself in innumerable expansions, of which the primary expansions are called Vishnu Tattva, and the secondary expansions are called the living entities. Jest wyraźnie powiedziane sanatana. Według wersji wedyjskiej najwyższy Pan przyjawia się i rozprzestrzenia się w niezliczonych emanacjach, z których pierwsze nazwane są Vishnu Tattva, a wtórne żywymi istotami. So we're not meant to undergo this trouble of old age, disease and death. Więc my nie istniejemy po to, żeby przechodzić przez te problemy narodzin, chorób, starości i śmierci. We saw with Srila Prabhupada, although he was elderly, he was just like a child. Widzieliśmy to w osobie Śla Prabhupada, że chociaż był starszą osobą, był jak małe dziecko. He was, I remember driving in the car, and he was, oh, what is that? And he was just like innocent, open child. Pamiętam, jak jeździłem z nim samochodem jako kierowca i on wskazywał na różne, o, co to jest? Był taki ciekawy świata, jak małe dziecko niewinne. Because he knew that he's not this body. Dlatego, że wiedział, że nie jest tym ciałem. So the body was old, but the soul is the same. Ciało było stare, ale dusza była niezmienna. And Krishna gives us some hints how to understand that. I Krishna daje nam pewne wskazówki, jak to zrozumieć. He says, just as we've already passed from boyhood to youth to old age, so similarly, the soul will pass into another body, or another situation. Krishna mówi, że dokładnie tak samo, jak przychodziliśmy w tym ciele od młodości do dojrzałego wieku do starości, podobnie tak samo przejdziemy w kolejne ciało po śmierci. Then he also compares it to a clothing, a dress. I również Krishna porównuje to do ubrania. So we're changing daily, we're changing our dress, but we're the same. Codziennie zmieniamy swoje ubranie, ale my jesteśmy tą samą osobą. But the body is like a dress. Więc ciało jest jak to ubranie. But we're giving all attention to the body instead of understanding the vital principle, the soul. I przydajemy całą naszą uwagę temu ciału, zamiast zrozumieć, skupić się na i zrozumieć tę najważniejszą istotę, duszę. But there's a great opportunity in this human form of life. By inquiry from the right source, we can make solution to this repetition of birth and death. Ale w tej ludzkiej formie życia mamy tę niezwykłą sposobność, że dzięki dociekaniu ze właściwego źródła możemy poczynić rozwiązanie tego problemu. Otherwise, we have to come back again, maybe as a very high position, or maybe a low position, depending on our karma. A w przeciwnym razie będziemy musieli tu wrócić, zależnie od naszej karmy. Może będziemy jakąś bardzo wzniosłą pozycję, a może bardzo niską. But in the spiritual world, there's no karma. Ale w duchowym świecie nie ma karmy. Everyone has a spiritual body eternally. Wszyscy mają wieczne ciało, duchowe ciało wiecznie. So why not try for that? Więc dlaczego nie próbować tego osiągnąć? So now Prabhupada is talking about the impersonalists who give half truth. I tutaj Śla Prabhupada pisze o impersonalistach, którzy przedstawiają półprawdę. They say yes, you're not this body, you're spirit, but that you're one with the everything. Oni mówią, że tak, nie jesteś tym ciałem, jesteś duszą, ale jesteś jednym ze wszystkim. But in the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna clearly says, you and I and all these kings have always existed. So individually, we've always existed. Ale na samym początku Bhagavad Gita Krishna mówi, że ja, ty, wszyscy ci królowie wiecznie istniejemy, istnieliśmy. Czyli my wszyscy istnieliśmy. So there's no question of losing our identity by becoming one with everything. Nie ma kwestii więc stracenia swojej tożsamości przez stanie się jednym ze wszystkim. We're eternally individuals. Jesteśmy wiecznie indywidualnymi istotami. Sanatana. Sanatana. In other words, the Vishnu Tattva is the personal expansion, and the living entity is the separated expansion. Innymi słowy, Vishnu Tattva jest jego osobistą emanacją, podczas gdy żywe istoty są jego oddzielonymi emanacjami. By his personal expansion, he is manifest in various forms, like Rama, Nrsimha, Vishnumurti, and all the predominating deities in the Vaikuntha planets. Przez swoje osobiste emanacje przejawia się on w różnych formach, jak Rama, Nrsimha, Vishnumurti i wszystkie bóstwa przewodzące na Vaikunthach, planetach nieba duchowego.
The separated expansions of living entities are eternally servitors. Jego oddzielone emanacje, żywe istoty, są wiecznymi sługami. But this is our constitutional position. To jest naszą konstytucjonalną pozycją. We can imagine that we're the master, but it's artificial. Możemy sobie wyobrażać, że jesteśmy panami, ale to jest sztuczne. We're going to come to the point of being dependent. We're always dependent. Dochodzimy do punktu, że jesteśmy zależni. Jesteśmy zawsze zależni. The master is independent, but we're dependent. Pan jest niezależny, ale my jesteśmy zależni. The master is one, but we, the living entities, are many. Pan jest jeden, ale żywych istot jest wiele. But if we take again the service of the Lord, then we can qualify to again enter into the spiritual world. Ale jeśli znowu podejmiemy służbę dla Pana, wtedy staniemy się, będziemy mogli stać się kwalifikowani, żeby na powrót wrócić do Jego Królestwa. Where we get a spiritual body, gdzie otrzymamy duchowe ciało, which is eternal, które jest wieczne, full of knowledge, pełne wiedzy and blissful. I pełne szczęścia. So in human form of life, we should try for that. Więc w ludzkiej formie życia powinniśmy się starać to osiągnąć. But nobody is very interested. Ale nikt nie jest zbytnio zainteresowany. They want economic development. Chcą ekonomicznego rozwoju. And that way they think they'll be happy. I myślą, że to da im szczęście. But no matter how much you develop economically, you still won't find full satisfaction. Ale nie ma znaczenia, jak bardzo byś się ekonomicznie nie rozwinął, i tak nie znajdziesz w tym pełnej satysfakcji. I can't get no satisfaction. Nie mogę osiągnąć satysfakcji. They're singing. Tak śpiewają. It's a fact. You can't get satisfaction. I to prawda, nie można znaleźć satysfakcji. Because you're like a fish out of water. Dlatego, że jesteś niczym ryba bez wody. You're meant to be in the spiritual world, but you're in the material world. Że powinieneś być w świecie duchowym, a jesteś w świecie materialnym. So in the Gita, Krishna gives so many directions how we can qualify again to enter into the spiritual world. Więc w Bhagavad Gita Krishna daje nam tyle wskazówek o tym, jak możemy znowu stać się kwalifikowani do duchowego świata. But we are happy in the material world, so we don't take the trouble. Ale my jesteśmy szczęśliwi w materialnym świecie, dlatego nie zadajemy sobie tego kłopotu. A little trouble is there. Jest w tym odrobina kłopotu. Not very difficult. To nie jest bardzo trudne. But we are attached to our position. Ale jesteśmy przywiązani do naszej pozycji. There's a story like that to illustrate this point. Jest taka historia, która ilustruje ten punkt. Once Indra, the king of heaven, which is the higher material planet. Jak pewnego razu król Indra, czyli król planet niebiańskich, które są najwyższymi materialnymi planetami. He insulted his spiritual master by not respecting him properly. Obraził swojego mistrza duchowego, nie oddając mu właściwego szacunku. Because of that, he had to take the body of a hog on the earth. I z tego powodu musiał przyjąć narodziny jako wieprz na ziemi. So he was living in the hog's body for some time. I w ten sposób Indra przez jakiś czas żył w ciele wieprza. Then Brahma, who is even above Lord Indra and the first progenitor, so he came. He was missing Indra because he needed him to do his service. I wtedy Brahma, który jest jeszcze ponad Indrą, jest pierwszą żywą istotą, i brakowało mu Indry, potrzebował go w jego służbie. So he knew that Indra was in this particular body of this hog. I Brahma wiedział, że Indra znajduje się w ciele tego danego wieprza. So he came to the earth and he spoke to him in the body of the hog. He said, "You're not this hog. You're Indra, the king of heaven. Give up this body and come back to your original post." Brahma przyszedł do niego i mówi, że nie jesteś tym, tak nie jesteś tym wieprzem. Porzuć to ciało wieprza. Jesteś Indrą, królem niebios. Porzuć to ciało i wróć na swoją oryginalną pozycję. But Indra, the body of the hog, he was alarmed. Ale Indra w ciele wieprza był tym zaniepokojony. Give up this body? Porzucić to ciało? But don't you see, my wife is there, she's so beautiful. No jak, ty nie widzisz? Tu jest moja żona, jest taka piękna. She has a curly tail. Ma taki zawijany ogonek. And what about my little children, the piggies? I co z moimi dzieciami, te piękne prosiaczki? And not only that, but I have a servant. He comes every day and gives me garbage to eat. Mało tego, przecież
Mam tutaj swojego sługę, który każdego dnia przynosi mi śmieci do jedzenia. How can I give up all these things? Jak mógłbym porzucić wszystkie te rzeczy? So eventually, by circumstance, he did give up. But the purport is, even the hog is attached to his position. Więc ostatecznie w tych okolicznościach to porzucił. Ale znaczenie tego jest takie, że nawet wieprz jest przywiązany do swojej pozycji. Therefore, we recommend that we take this spiritual process step by step. I dlatego polecamy, żeby przyjąć ten duchowy proces krok po kroku. You don't have to think, oh, I have to shave my head and move in the temple. Nie musisz myśleć sobie, że o, to muszę ogolić głowę i wprowadzić się do świątyni. From any position you can gradually come to the spiritual side. Z jakiejkolwiek pozycji możesz stopniowo dojść na duchową stronę. We give the example of the caterpillar is moving from one twig to the other. First he puts his forward legs and then he brings them back. Dajemy przykład gąsienicy, która najpierw przestawia swoją przednią, powiedzmy tak, nóżkę i później tylnią. So spiritual life is like that, one step at a time. Więc życie duchowe jest właśnie takie, jeden krok na raz. If you are enthusiastic, you can take big steps. Oczywiście, jeśli jesteś entuzjastyczną osobą, możesz robić duże kroki. But at least you should be moving in the right direction. Ale przynajmniej powinno się iść w dobrym kierunku. Right direction means trying to please Krishna. A w dobrym kierunku to znaczy starać się zadowolić Krishna. It's time immemorial we've been trying to please ourselves, but we always become frustrated. Od niepamiętnych czasów staraliśmy się zadowolić samych siebie i zawsze kończyliśmy sfrustrowani. Why not this one life try to serve Krishna? Więc dlaczego w tym jednym życiu nie starać się służyć Krishnie? If Krishna is happy, then we'll also be happy. Jeśli Krishna będzie szczęśliwy, my też będziemy szczęśliwi. Because he's our well-wisher, he's in our heart. Dlatego, że On jest nam dobrze życzącym i jest w naszym sercu. He's coming as Chaitanya Mahaprabhu to show us how the best way to serve him. I przychodzi jako Chaitanya Mahaprabhu, żeby pokazać najlepszy sposób, jak jemu służyć. And it's a very joyful process. Even the children take part. I to jest bardzo radosny proces. I nawet dzieci mogą brać w nim udział. We saw the children were so enthusiastic that they fell onto the altar. Widzieliśmy, że dzieci były tak entuzjastyczne, że aż wpadły na ołtarz. You saw, everybody saw that? Wszyscy to widzieli? The kid was really enthusiastic and he was leaning over them. To dziecko było bardzo entuzjastyczne i nachylało się aż wpadło na drugą stronę. So we have to be enthusiastic like that. Then we'll be laying at the feet of the Lord. Więc musimy być właśnie tacy entuzjastyczni i wtedy będziemy leżeć u stóp Pana. But again, it should be done with intelligence. Ale jeszcze raz, to powinniśmy robić z inteligencją. We see that the world is so full of religious fanatics. Możemy zobaczyć, że nasz świat jest tak bardzo pełen religijnych fanatyków. So the enthusiasm has to be tempered with knowledge. Więc entuzjazm musi być kształtowany wiedzą. Otherwise, like the child will be crying. W przeciwnym razie, niczym to dziecko, będziemy płakać. But if we do step by step, then we'll proceed happily along each step. Ale jeśli będziemy iść krok po kroku, to wtedy będziemy szczęśliwi z każdym krokiem. So it's not a very austere process. Więc to nie jest proces bardzo wyrzeczony. Mostly it's like we're doing here, this chanting and dancing. W większości to jest to, co robiliśmy tutaj, to śpiewanie i tańczenie. It's not like a big austerity, you have to wear a hair shirt or stand on your head or something. To nie jest jakieś wielkie wyrzeczenie, że trzeba stać na głowie czy nie wiadomo co. But there are some things we request, or as Krishna expects. Ale są niektóre rzeczy, o które prosimy, czy których Krishna oczekuje. And the biggest, you can say, obstacle is no illicit sex. I największą przeszkodą jest zakaz niedozwolonego seksu. So we're not against sex life, but illicit sex. Nie jesteśmy przeciwni życiu seksualnemu, ale przeciwni niedozwolonemu. If you want to have sex life, be married and be responsible. Raise the children in the Krishna consciousness. Jeśli chcesz mieć życie seksualne, to wejdź w związek małżeński, miej dzieci, wychowuj je w świadomości Krishna. And if you can avoid sex life altogether, that's also there. A jeśli jesteś w stanie uniknąć życia seksualnego w ogóle, to też jest możliwe. Ultimately, you're going to have to give up not only sex life, but eating and sleeping and everything, because you're going to leave this body. Ostatecznie trzeba będzie porzucić nie tylko życie seksualne,
ale też jedzenie, spanie, bo będziemy musieli opuścić to ciało. But we emphasize the shastra as the center. Więc podkreślamy siastrę jako to centrum. Therefore, Prabhupada was pushing us to distribute his books. I dlatego Śrila Prabhupada popychał nas, żebyśmy rozprowadzali jego książki. So people can understand actually what is the reality. Żeby ludzie mogli zrozumieć tę prawdziwą rzeczywistość. Get in harmony with the facts. Wejść w harmonię z faktami. People are living in illusion. Ludzie żyją w iluzji. So we're just saying, come to the point of reality. A my mówimy po prostu dojść do rzeczywistości. Reality is you're not God. Rzeczywistość jest taka, że nie jesteś Bogiem. At reality there is God. W rzeczywistości Bóg istnieje. The reality is you're meant to please God. W rzeczywistości ty powinieneś zadowalać Boga. So it doesn't require that you have to be a big intellectual to understand the reality. Nie musisz być osobą wielką, która jest wielkim intelektualistą, żeby zrozumieć rzeczywistość. But if you become fanatical, then you're not in touch with the reality. Jeśli staniesz się jednakże osobą fanatyczną, to nie będziesz w kontakcie z rzeczywistością. Because in the Gita, Krishna says he's the father of every living entity. Dlatego, że w Gicie Krishna mówi, że on jest ojcem wszystkich żywych istot. So how will he be pleased if we're killing other innocent living entities in his name? Więc jak on może być zadowolony z tego, że będziemy zabijać inne niewinne istoty w jego imię? They're blowing themselves up and killing women and children, and they think that Allah is pleased with this. Tak jak oni wysadzają siebie w powietrze, zabijając w ten sposób też niewinne kobiety i dzieci, i myślą, że Allah ma być z tego zadowolony? We say very clearly that Muhammad won't be pleased with that. Lord Jesus won't be pleased with that. Mówimy bardzo jasno, że ani Mohamed, ani Pan Jezus nie będą z tego zadowoleni. They didn't teach that. Oni wcale tego nie uczyli. We don't believe. Nie wierzymy w to. The fighting can be there on religious principle. Walka może mieć miejsce na zasadach religii. But you have to know what are the religious principles. Ale musisz wiedzieć, jakie to są zasady. We say basically religious principles there are four. Mówimy, że zasadniczo są cztery zasady religii. Cleanliness, czystość, austerity, wyrzeczenie, mercy, miłosierdzie and truthfulness. I prawdomówność. So the Shatriyas were fighting on principles of religion that even if they killed the opponent, if it was done on principles of religion, then there was no sin. Więc Kshatriyowie walczyli na zasadach religii i nawet jeśli zabijali jakąś żywą istotę, nie było w tym grzechu. This is the theme of Bhagavad Gita that Arjuna didn't want to fight, but Krishna obliged him to fight. To jest tematem Bhagavad Gita, że Arjuna nie chciał walczyć, ale Krishna zobowiązał go do walki. So that's a big subject. Therefore, we have so many books. We invite you to take these books and try to understand from all angles. To jest bardzo duży temat i dlatego mamy tak wiele książek. Dlatego staramy się też zachęcać was, żebyście brali te książki i starali się je zrozumieć z różnych punktów widzenia. Then gradually all your doubts will be removed. I wtedy stopniowo wszystkie wasze wątpliwości zostaną usunięte. And you'll be able to see yourself as separate from your mind and body. I będziecie w stanie widzieć samych siebie w oddzieleniu od ciała i umysłu. Intelligence also is a material, but it's valuable. Inteligencja też jest materialna, chociaż jest wartościowa. We use our intelligence properly. Then it will bring us to the spiritual side. Jeśli będziemy używać naszej inteligencji właściwie, to doprowadzi nas na duchową stronę. Otherwise, the mind, in the conditioned state, the mind is our enemy. A w przeciwnym wypadku, to w uwarunkowanym stanie życia umysł jest naszym wrogiem. Because it's pulling us here and there, without proper intelligence. Dlatego, że ciąga nas tę i w tamtą stronę bez właściwej inteligencji. We welcome the intelligent class of men. Dlatego jak najbardziej mile witamy inteligentną klasę ludzi and women i kobiet. To understand the philosophy of Bhagavad Gita. Żeby zrozumieli filozofię Bhagavad Gita. There's no higher philosophy. Nie ma bardziej wzniosłej filozofii. Everything is here. Tu jest wszystko. But the application is a little difficult. Zastosowanie tego jest trochę trudne. Because we have to change our life. Dlatego, że musimy zmienić swoje życie. Since time immemorial, we're putting ourselves in the center. Od niepamiętnych czasów stawiamy siebie w centrum.
If somebody gives us a nice something to eat, immediately we put it in our mouth. Jak tylko ktoś da nam coś dobrego do jedzenia, od razu wkładamy to do ust. But now we have to stop and say, oh, this is please you accept this Krishna, then you take as prasad. A teraz musimy się powstrzymać i o Krishna, proszę przyjmij to i później my możemy to przyjąć jako prasadam. Patram pushpam phalam toyam yo me bhakti priyachate. If we offer to Krishna in love, then we can accept as prasad. Jeśli oferujemy coś Krysznie z miłością, możemy to później przyjąć jako prasadam. So a little bit of austerity is there. Więc jest to odrobina wyrzeczenia. I can't just put it in my mouth immediately. Nie mogę tego włożyć od razu do swoich ust. Okay, any questions? Czy macie jakieś pytania? Yes, I do. Maharaj, as far as I understand, Krishna creates other living entities to have jeśli z tego co rozumiem, Krishna tworzy inne żywe istoty, żeby mieć z nimi związki miłości. But are they allowed to have this loving relations between each other, and what should be their relations like, not to be higher than their relation with Krishna? I czy te żywe istoty mogą mieć również związki ze sobą? Jakie to powinny być związki, żeby nie przeważały nad związkiem z tą najwyższą istotą? No, we're in favor of having loving relationships with every living entity. Tak, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby mieć takie związki miłości ze wszystkimi żywymi istotami. But the criteria is that Krishna should be in the center. Ale takim kryterium tego jest to, że Krishna powinien być w centrum. For instance, like if our parents, we naturally have love for our parents. Tak jak nasi rodzice, naturalnie darzymy miłością naszych rodziców. But if they tell us, no, why are you spending time chanting Hare Krishna, you should serve me. Ale jeśli jednakże będą nam mówić, że nie, dlaczego marnujesz czas na to intonowanie Hare Krishna, powinieneś służyć mi. Then that kind of love is not proper, it's not real love. To wtedy tego rodzaju miłość jest niewłaściwa, to nie jest prawdziwa miłość. If the parents really love us, they'll be happy that we're worshiping Krishna. Gdyby rodzice nas naprawdę kochali, byliby szczęśliwi, że wielbimy Krysznę. Więc to musimy sprawdzić, zobaczyć. Prabhupada kochał wszystkich. Każdy list, jaki pisał, podpisywał zawsze ci dobrze życzący. On dobrze życzył wszystkim żywym istotom. At the same time, he those who were against God, he avoided them or criticized them. A jednocześnie tych, którzy byli przeciwni Bogu, to albo ich unikał, albo krytykował. For that we have to use intelligence. Więc do tego potrzebujemy używać inteligencji. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Mataji has a question. Yeah. Maharaj, you said that the fanatism can be dangerous in Krishna consciousness. So I wanted to ask you, how to avoid being fanatic and being like a real spiritual person? Maharaj, mówiłeś o tym, że fanatyzm jest może być niebezpieczny. Więc jak uniknąć bycia fanatycznym i być taką naprawdę duchową osobą? Yeah, therefore we're giving this knowledge. Krishna is giving us the method how to deal with things in this material world. Tak, właśnie dlatego dajemy tę wiedzę, gdzie Krishna przekazuje nam, jak powinniśmy obchodzić się ze wszystkim w tym materialnym świecie. So mainly he's teaching us that we should put him in the center. I on głównie uczy nas tego, że w centrum powinniśmy stawiać Jego. So this is not fanaticism. God belongs in the center. To nie jest fanatyzm. Miejsce Boga jest w centrum. Because he's the proprietor, he's the controller, he's the enjoyer of everything. Dlatego, że on jest właścicielem, on jest kontrolerem wszystkiego, on jest odbiorcą przyjemności wszystkiego. So if we remember that, then we won't fall into maya or illusion. Będziemy o tym pamiętać, to nie wpadniemy w maję czy w iluzję. And one injunction is there that includes every restriction and every prohibition. Jest taki jeden nakaz, który zawiera w sobie wszystkie nakazy i zakazy.
To always remember Krishna and never forget him. Żeby zawsze pamiętać o Krysznie i nigdy o nim nie zapominać. Therefore, Prabhupada called it International Society for Krishna Consciousness. I dlatego Śrīla Prabhupada nazwał ten ruch międzynarodowym towarzystwem świadomości Kryszny. He wanted us to always be Krishna conscious. Chciał, żebyśmy byli zawsze świadomi Kryszny. And that's what Krishna wants also. I tego również chce Krishna. Yad karoshi, yad jnasi, whatever you do, whatever you eat, whatever you give away, do that. In remembrance of me. Yad karoshi, yad jnasi, że cokolwiek robisz, cokolwiek jesz, cokolwiek dajesz, rób to pamiętając o mnie. Do that for my satisfaction. Rób to dla mojej przyjemności. But then we have to find out from Guru and Shastra what actually is pleasing to God. I tego musimy dowiedzieć się z Guru i z Siastr, co naprawdę zadowala Boga. If God is pleased with our activities, then we're safe. Jeśli Bóg będzie zadowolony z naszego działania, to jesteśmy bezpieczni. But that requires a little intelligence and knowledge. To wymaga odrobiny inteligencji i wiedzy. Therefore we have so many books. I dlatego mamy tak wiele książek. Daily we're speaking from the books, morning and night. Codziennie mówimy na podstawie tych książek, rano i wieczorem. Therefore, we're safe because we're not making our own philosophy, we're just repeating the words of the Lord. I dlatego jesteśmy bezpieczni, bo nie wymyślamy swojej filozofii, tylko powtarzamy słowa Pana. And the words of the Lord's representative. I słowa reprezentanta Pana. Okay? May I have one more? No. Kashi? Yes, thank you. Many times we use term self-realization. And my question is it a proper word to use self-realization? Maybe better will be Krishna realization. Że tak często mówimy o samopoznaniu czy oświeceniu. Czy to właściwe słowa, czy może czymś powinniśmy mówić o poznaniu Kryszny? Well, real self-realization includes our relationship with Krishna. Prawdziwe samopoznanie zawiera w sobie poznanie naszego związku z Kryszną. If we understand who we are, who the self is, we're not existing in a vacuum. We're dependent, and the Krishna, we're dependent on Krishna, so that will also be included. Jeśli zrozumiemy, kim naprawdę jesteśmy, kim jest dusza, że dusza nie istnieje w próżni, że jest zależna od Kryszny, że ma z nim relację. Because like this verse is pointing out, we're all a particle of Krishna. Tak jak mówi ten werset, że wszyscy jesteśmy cząstkami Kryszny. So we want to again come to that position to understand actually. So self-realization and God-realization are the same in one sense. Dlatego chcemy dojść do tej pozycji, żeby zrozumieć to naprawdę. I dlatego w tym sensie, czy samo poznanie, czy poznanie Kryszny są tym samym. But it's true. You can say our direction is to become God realized. Ale to prawda. Naszym kierunkiem jest to, żeby stać się osobą, która poznała Boga, czy poznaje Boga. Give the example. At night, you can't see yourself or anything. Dajemy ten przykład, że tak jak w nocy możesz nic nie widzieć, ani siebie, ani świata. But when the sun rises, then you can see the sun, you can see yourself, and you can see everything. Ale kiedy słońce wstanie, wtedy możesz widzieć zarówno samego siebie, słońce, jak i wszystko inne. So this is the goal. I to jest celem, to be Krishna conscious. Żeby być świadomym Krishna. My question is in two parts. The first is how to avoid offenses within our mind, and is there any time that in this present life that we can befriend our mind? Okay. Pierwsze pytanie, jak możemy uniknąć obraz w naszym umyśle i czy nadejdzie taki czas, że będziemy mogli zaprzyjaźnić się z naszym umysłem? So, yes, we can make our mind a friend in this life. Tak, możemy uczynić nasz umysł przyjacielem w tym życiu. Mind is valuable, like we were giving an example the other day in class. We're making plans with our mind how to come to the temple. So the mind is active. We're not against the mind, but when the mind is controlled by the senses, then we lose our bearing. Umysł jest wartościowy, tak jak dawaliśmy przykład na wykładzie wczoraj, że możemy umysłem planować, jak przyjechać do świątyni. Ale kiedy umysł jest kontrolowany przez zmysły, wtedy jest
przyczyną problemu. But if the mind is controlled with intelligence, then it becomes our friend. Ale kiedy umysł jest kontrolowany przez inteligencję, wtedy staje się naszym przyjacielem. So intelligence is higher than the mind. A inteligencja jest ponad umysłem. Therefore, the parents have to guide the small children. I dlatego rodzice muszą kierować małym dzieckiem. So the mind is like that small child. Umysł jest jak to małe dziecko. And sometimes it can bring us in the wrong direction. I czasami może sprowadzić nas w złym kierunku. Generally it does, because it's addicted to the senses. Tak robi zazwyczaj, bo jest uzależniony od zmysłów. Mind is described here as the sixth sense. Umysł jest tu opisany jako szósty ze zmysłów. So the other five senses are right: seeing and hearing and touching and tasting and. Pozostałe pięć zmysłów to jest widzenie, dotykanie, wąchanie, słuchanie, smakowanie. Tasting. Yeah. So there's five senses and the mind. Więc te pięć zmysłów i umysł. So the mind will be more inclined to just follow the dictates of the senses. Oh, there's something nice. Let me touch it. Let me see it. Let me eat it. Więc umysł bardziej skłania się do tego, żeby podążać za tymi zmysłami. O, tu jest coś miłego, co mogę dotknąć. O, coś, co mogę usłyszeć, co zobaczyć. You say you're like a small child in the toy store. Jest jak małe dziecko w sklepie z zabawkami. Chce tego i tego. I... So the parents have to be there. Więc dlatego muszą tam być rodzice. Well, intelligence is like the parent. Inteligencja jest niczym rodzic. So if the intelligence is properly situated and we act on that intelligence, then the mind will become our friend. Kiedy inteligencja będzie właściwie usytuowana, wtedy będzie działać jak ten rodzic. We'll direct the mind. Wtedy umysł będzie naszym przyjacielem. My będziemy kierować umysłem. Because intelligence is just next to the super soul. Dlatego, że inteligencja jest bezpośrednio następna po duszy najwyższej. Jeśli będziemy dobrze używać naszej inteligencji, wtedy będziemy świadomi Kryszny. What's the second part? Yeah. How to stop even though the intelligence is there, but the mind still continues to blabber. Że chociaż może mieć inteligencję, to umysł dalej będzie gadać swoje, więc jak w tym umyśle sobie z tym? Just like the children continue to blabber. Że tak jak dzieci. Well, you can't force them from talking or moving. Tak gadają głupoty, ale nie możesz powstrzymać ich, żeby nie mówiły czy nie ruszały się. Starasz się kierować nimi we właściwy sposób. Otherwise we're happy to see them running in the kirtan. A poza tym jesteśmy szczęśliwi, jak widzimy, jak biegają w kirtanie. At least they're appreciating the chanting. Przynajmniej doceniają to śpiewanie. Okay, Mataji. Mahaji said that we should make a gradual progress in Krishna consciousness, step by step. You know, we don't have to move to the temple, we don't have to shave our heads. So my question is, what really means to make a gradual progress? Because like accepting the guru and initiation is required, is favorable to the spiritual progress. But sometimes we may not be ready for it. And is it really we can make a progress even if we are not able to take initiation, take the vows? And because when we will take the vows and we are not ready, we can like break our neck, you know, in spiritual life. And like that's true. Yeah. So so that's okay, my question. What does it mean to make a gradual progress, not to fire? Na czym polega to robienie takiego stopniowego postępu, jak Maharaj mówi, że nie trzeba się od razu golić i wprowadzać do świątyni, więc jeśli chodzi o duchowy postęp i inicjację, że wiemy, że do duchowego postępu potrzebne jest przyjęcie guru, przyjęcie, tworzenie ślubów, ale jeśli ktoś nie jest na to gotowy, czy może być postęp, jeśli ktoś podejmie ten krok przedwcześnie, to może sobie praktycznie skręcić kark w życiu duchowym. Więc co to znaczy ten duchowy postęp? No, you're right. Initiation is a serious step. Tak, masz rację, że inicjacja jest poważnym krokiem. And we shouldn't be pushed into it. I nie powinniśmy być do tego zmuszani. We shouldn't push others into it. Nie powinniśmy zmuszać innych do tego. When they're ready, then the spiritual master will be there. Kiedy ktoś będzie gotowy, to wtedy
będzie dla niego mistrz duchowy. Srila Prabhupada himself didn't get initiated for 11 years. Srila Prabhupada osobiście sam nie przyjął inicjacji przez całych 11 lat. So we don't have to be initiated, we can make progress. Więc nie musimy być inicjowani, żeby robić postęp. In other words, how can we make progress? Because we can accept Prabhupada as a Shiksha guru. Jak możemy robić postęp, bo przyjmujemy Prabhupada jako Shiksha guru? We can read his books. Możemy czytać jego książki. He's telling us you rise early in the morning. I on mówi nam, żeby wstawać wcześnie rano. Chant Hare Krishna. Intonować Hare Krishna. Avoid illicit sex, intoxication, gambling, immediately. Unikać zakazanego seksu, jedzenia mięsa, hazardu, odurzania się. So if we're moving in that direction, then we'll make progress. Jeśli będziemy iść w tym kierunku, będziemy robić postęp. Because Prabhupada is also saying that it's good to get the guidance of a guru. Dlatego, że Śrīla Prabhupada również mówi o tym, że dobrze jest mieć przewodnictwo guru. But when we feel confident, yes, now we're ready to take initiation, then we can do that. A kiedy będziemy czuć się przekonani, że tak, już jesteśmy gotowi, żeby przyjąć inicjację, wtedy możemy przyjąć guru. So nothing artificial. Nie ma w tym nic sztucznego. Sometimes we saw that Prabhupada commented that some people come like shooting stars, very bright. Czasami Prabhupada komentował to, że niektórzy tak pojawiają się w tym życiu duchowym jak takie spadające gwiazdy. And then they bardzo go out. Takie rozbłyskujące gwiazdy, tak, że świecą i wypalają się. So better think like the Olympic runner, the long distance runner. Lepiej więc he has to pace himself. Myśleć o tym, jak o maratonie, o biegaczu olimpijskim. Musi sobie ustawić tempo. But that will also depend on each individual, maybe from past life. Ale to też zależy od każdej osoby. Tam może być coś z poprzedniego życia. Someone has already done devotional service in a past life, they may come and immediately be advanced. Ktoś może pełnił służbę oddania w poprzednim życiu, może przyjść i od razu będzie zaawansowany. Someone else may be a long time and their progress is very slow. Ktoś może po długim czasie ciągle mieć bardzo powolny postęp. That depends on our desire. To zależy od naszego pragnienia. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze? What time is it? Quarter plus three. What do you do now? Kirtan and Arati. What time is Arati? It's now. Okay, we'll stop here. Tutaj skończymy. I didn't finish the purport, but it's very long. Nie skończyłem czytać znaczenia, jest bardzo długie. Śrīla Prabhupāda ki jai. Śrīla Śrīla Prabhupāda ki jai.